Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest były premier, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, pan Włodzimierz Simoszewicz. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam z Brukseli. Panie premierze, czy pan ma nosa do, do politycznego? A wie pan, 34 lata zajmowania się polityką czegoś uczy. I co pan czuje? Trzy dni przed wyborami, dwa, dwa trzy... Proszę pana, no z jednej strony czuję odrobinę więcej optymizmu niż kilka tygodni temu. Wydaje się, że jest wyczuwalny nawet w sondażach opinii publicznej ruch taki korzystny dla opozycji. No, ale nie jest to optymizm pozbawiony także pewnych zawahań. Gdybyśmy mieli jedną listę, to w ogóle byśmy się nie zastanawiali, jaki będzie wynik wyborów, a tak. Bardzo wiele będzie zależało od 2-3% głosów w przypadku PiSu i w przypadku trzeciej drogi. 3% więcej dla PiSu od zwykle podawanych w sondażach i 3% mniej dla trzeciej drogi oznacza zupełnie inny wynik wyborów. A czy, czy, czy uważa, uważa Pan, że bardziej prawdopodobna jest to trochę nieoczekiwana ewentualna. Górka dla PiSu czy opo dla opozycji? Raczej dla opozycji. Wie pan, z jednej strony, no, tak to jest w różnych krajach, nie tylko przecież w Polsce, że spora część społeczeństwa, także część dotychczasowych zwolenników ugrupowań rządzących męczy się nimi. No, pamiętajmy o losach pani Thatcher, o losach Helmuta Kohla. Wielu innych, wybitnych wręcz przywódców w swoich krajach. Po jakimś czasie ludzie mieli ich dosyć i oni, mimo że kandydowali, próbowali ponownie pozostać u władzy, wygrać wybory, to, to je przegrywali. No ale z drugiej strony myślę, że jednak chociaż wielu z nas, krytycznie odnoszących się do rządów pisze, oczekiwałoby jakiejś bardziej wyraźnej reakcji, to jednak nawarstwienie tych wszystkich okropnych skandali. W wykonaniu partii rządzącej pozostawia jakiś ślad, przynajmniej mobilizuje przeciwników do tego, żeby, czy krytyków do tego, żeby nie zostać w domu. Panie premierze, ja się absolutnie zgadzam z, z przykładami takimi jak Thatcher czy kol, tylko zastanawiam się, czy Thatcher oraz kol przegrali wybory, gdyby mieli dostęp do, do dyspozycji coś w stylu TVP. Proszę pana, w tamtych społeczeństwach by przegrali, bo a, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że głupstwa zdarzają się wszędzie, Brytyjczykom przydarzył się Brexit, Niemcom przydarzyła się alternatywa dla Niemiec. Jednak w społeczeństwach bardziej dojrzałych, demokratycznie mających większe tradycje, ludzie chyba jednak są odrobinę bardziej odporni na tego typu propagandę, a w każdym razie byliby oburzeni, że za środki wspólne, budżetowe, Partia rządząca uprawia tak koordynalną propagandę. Mieliśmy dwa, wąt dwa główne wątki tej kampanii ze strony władzy imigranci i bezpieczeństwo. Jak pan ocenia te dwa wątki, że tak powiem rozbicie tego na, na czynniki pierwsze i wpływ tych dwóch wątków tych kwestii na, na, na kampanię? Wie pan, to jest pytanie o to, jaka jest zdolność do racjonalnego myślenia, wyciągania wniosków w dużej części naszego społeczeństwa. Bo jak raz w zakresie tych dwóch wątków migracja, i imigracja i bezpieczeństwo państwa mieliśmy do czynienia z tak nieoczekiwanymi, tak gigantycznymi skandalami, że to powinno być to powinny być dwa czasy nokałtujące dla rządzących handel wizami wydawanie setek tysięcy tych wiz, w setek tysięcy pozwoleń na pracę w Unii Europejskiej przynajmniej tylko w Polsce. No a do tego wszystko to, co się dzieje z, z wojskiem, z armią, te helikoptery białoruskie latające nad Białorusią, nad Polską, nad, nad moim, moim domem. Panie I premierze, ja do, do, do obronności, bezpieczeństwa i armii za chwilę przejdę, ale muszę zapytać, jak pan jako były szef MSZ-u patrzy na historię wizową, skalę i i, i postawę ministra i ministerstwa w tym całym procederze. Proszę pana, nie, nie chcę powtarzać tych samych zwrotów, ale to można określić tylko mianem skandalu, wielkiego skandalu. Przy czym ten skandal, który nas zaskoczył, w gruncie rzeczy no miał swoją pewną historię, miał swoją genezę. Dopiero teraz przy tej okazji dowiadujemy się, że kiedy uchwalano, zresztą dosyć chaotycznie, tak zwane ustawy covidowe, to pan... Wiceminister, który później został zdymisjonowany, wrzucił do jednych z tych ustaw COVID-owych zmiany polegającą na tym, że kompetencje konsulów mógł przejąć od tej pory minister, no, czyli na przykład on, wiceminister spraw zagranicznych, kompetencje w zakresie wydawania wiz. To, że później sam posyłał, czy to do departamentu konsularnego w MZC, czy bezpośrednio do placówek listy z nazwiskami osób, którym cudzoziemców, którym miano wydać się wizy no to świadczy po prostu o konsekwentnym działaniu co najmniej tego człowieka e, należy wyjaśnić dlaczego czy on to robił dla pieniędzy czy on to robił ze względu na to że jakiś jego 25-letni pomagier go do tego popychał co samo w sobie byłoby kompromitujące dla niego no i oczywiście jest kwestia politycznej odpowiedzialności ministra który się do tej odpowiedzialności w ogóle nie poczuwa e, on on oczywiście powinien być zdymisjonowany. Ty, już to, to tych parę słów, które Pan wypowiedział na temat bezpieczeństwa, zrozumiałem jako, jako swoistą deklarację, że ten, ten temat nie tylko nie powinien dawać noszenia par, partii rządzącej, ale przeciwnie, powinien ją wysadzać też w powietrze. Tak, oczywiście, wie Pan. No, nie, nie. Wszyscy znamy te historie z tą rosyjską rakietą, i, i z tymi właśnie śmigowcami, i z tymi żołnierzami, których tysiące Błaszczyków posłało na wschodnią granicę. Ja ich niestety ciągle widzę, wie pan? Jak w poniedziałek wyjechałem od siebie z Białowieży, jechałem na Okęcie, żeby przylecieć do Brukseli. To miałem długą kolumnę wojskowych pojazdów, pojazdów opancerzonych, jadących do Białowieży. To było kilometr od, od wjazdu do tej miejscowości. Po co się to robi? Jednocześnie słyszymy liczne informacje, także od żołnierzy mówiących to anonimowo, o tym, że oni nie mają tam w gruncie rzeczy żadnych zadań, których by się jakby domyślali, że sami to odbierają jako posunięcia propagandowe. Więc jeżeli się to wszystko widzi, jeżeli się słyszy o dwóch głównych dowódcach armii składających rezygnację, a to są oficerowie autentycznie, a politycznie. I nie można szargać ich dobrego imienia i honoru, zarzucając im jakieś motywy polityczne w tym działaniu. To to są informacje wstrząsające. Czy, czy pan te dwie dymisje generałów odbiera jako swoistą recenzję tego, co działo się i dzieje się w armii, czy, czy raczej sugestie... Dotyczącą tego, co się może zdarzyć, zdarzyć za chwilę w Polsce po wyborach? Raczej, raczej chyba jako reakcję na to, co się działo do tej pory. Wie pan, ja też się oczywiście obawiam tego, że jeśli PiS przegra w urnach, to może próbować użyć siły do utrzymania się u władzy. No ale na razie na to nie mamy żadnych dowodów. To są nasze przypuszczenia. Nawet oparte na takich silnych poszlakach, jak styl sprawowania władzy przez PiS. Więc myślę, że ci generałowie po prostu odmówili dalszej współpracy z panem Błaszczakiem, którego chyba nie, nie mieli żadnych powodów do, do, do szanowania. Kłamca, konfabulant, człowiek, który chciał na tych generałów zrzucić odpowiedzialność za swoje nieróbstwo i swoją nieudolność. No Strasznie surowo pan recenzuje, rozumiem, że i Błaszczaka, i swojego następcę, jednego z następców w msz pana Rała, tak? Proszę pana, wie pan, mówiąc rozumiem, sobie, że... ten, sam, ten sam kaliber urzędniczy i ludzki? No, no pewnie tak. Ja e, żadnego z nich osobiście nie znam, no, ale obserwuję przynajmniej Błaszczaka od lat e, w polityce. To był no, po prostu taki partyjny e, funkcjonariusz, partyjny żołnierz, którego. Kaczyński rzucał na różne fronty. Rała tylko zapamiętałem z jego zajadłej próby niedopuszczenia prezydent Zanowskiej do objęcia urzędu po wygranych wyborach. Natomiast to jest człowiek bez żadnych kwalifikacji, bez żadnego przygotowania do kierowania polską dyplomacją. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie kwestia osobista, wie pan. To jest kwestia całego systemu sprawowania władzy w zakresie tworzenia i realizowania polityki zagranicznej. Przepraszam za takie stwierdzenie, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby w czasach, kiedy ja byłem ministrem spraw zagranicznych, czy, czy, czy kiedy te funkcje pełnili tacy ludzie no jak Skubiszewski, Geremek, Rotfeld, żeby ci ministrowie tak naprawdę nie mieli nic do powiedzenia w, w zakresie polityki zagranicznej. To jest ich konstytucyjna i ustawowa kompetencja, a oni są po prostu tacy jak pan Rau, wykonawcami i dostosowują się do. Do wyobrażeń o świecie, zresztą bardzo wadliwych, bardzo nieprawidłowych, do rozmaitych fobii, tego człowieka, który ma ciągle w, w, w obozie rządzącym najwięcej do powiedzenia. Panie premierze, czy pan oglądał w poniedziałek tę tak zwaną debatę czy antydebatę w TVP? Nie, podróżowałem jak raz do Brukseli, ale oczywiście wiem, jak przebiegała. I jak pan ocenia to, co pan wie? Niczym nie jestem zaskoczony, gdy chodzi o organizację i sposób prowadzenia. Jak pan doskonale wie, debaty tego typu zapoczątkowane kilk kilkadziesiąt lat temu, w gruncie rzeczy w 1960 roku, kiedy pierwsza debata między Kennedy i Nixonem miała miejsce, są organizowane jednak tak, żeby osoba, osoby prowadzące nie mogły być podejrzewane o jakąkolwiek stroniczość. Sposób zadawania pytań jest określony pewnymi zasadami, pewnymi regułami, e, sposób prowadzenia, czas na odpowiedzi, czas na reakcję. To wszystko wygląda zupełnie inaczej niż w, w tym przypadku. E, kiedy ta tak zwana publiczna telewizja zapowiedziała debatę, to oczywiście przedstawiciele opozycji z jednej strony nie mogli odmówić, nie mogli zostawić pustych miejsc, bo to było propagandowo wykorzystywane przeciwko nim. No, a z drugiej strony była to wręcz jedyna dla niektórych okazja do tego, żeby spróbować rozmawiać ze ludźmi otumanionymi przez TVP. No, różni w różnym stopniu to wykorzystali. Mi się wydaje, że Donald Tusk powinien był to rozegrać trochę inaczej. On nie powinien był w ogóle polemizować z Morawieckim, ten człowiek nie jest tego wart, tylko powinien był przedstawiać zasadnicze punkty swojej koncepcji politycznej i, 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 i rządzenia. No ale. Było minęło, jest bardzo aktywny, nadrabia to we wszystkich tych świetnie zresztą prowadzonych spotkaniach w Polsce. Dobrze, że Hołownia wypadł porządnie. Ja, nie, nie bardzo, może jestem wielkim zwolennikiem tej inicjatywy politycznej, ale oczywiście jest bardzo ważne, żeby weszli do Sejmu jako koalicja. Panie premierze, kto się bardziej interesuje w Polsce polityką, pamię, pamięta kampanię prezydencką 2005 roku. I tego, jak pan padł ofiarą ciosów poniżej pasa. Czy uważa pan, że ta kampania jest jakościowo zupełnie inna niż wszystko, co mieliśmy kiedyś? Krótko mówiąc, czy to jest bandyterka na większą skalę? W sumie tak, chociaż wie pan, no w moim przypadku w 2005 roku mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczą. I za to przestępstwo tylko jedna osoba została skazana przez sąd, a a nie było to dzieło jednej osoby i niestety muszę rzucić kamyczek do jakby ogródka pańskiego środowiska. Moim zdaniem, w 2005 roku media, te demokratyczne, szanujące pewne zasady, zawaliły sprawę kompletnie. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z taką chamską bandyterką na, na wielką skalę, na ogromną skalę. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa ze strony pis także ze strony Konfederacji. Tam nie pada ani, prawie ani jedno rzetelne, prawdziwe słowo i rzetelny argument. Z tego, co pan powiedział przed chwilą, rozumiem, że uznaje pan występ Tuska za pewne potknięcie, ale generalnie ocenia pan jego kampanię pozytywnie, tak? Tak, zdecydowanie. No, nie smutny ode mnie, ale muszę powiedzieć, że z trudem sobie wyobrażam ta, prowadzenie tak intensywnej kampanii, jako, jak on to robi. Oni, tym, co robi, przypomina to, co robił w 1995 roku Kwaśniewski, tylko że Kwaśniewski wtedy miał 41 lat. To wymaga także kondycji fizycznej. No i świetnie sobie radzi. Oglądam sporo jego tych spotkań i rzadko słyszę powtórzenia. Ma ciągle coś nowego na nowe tematy do powiedzenia. Wypowiedział Pan już parę słów na temat, na temat Morawieckiego. Jak znam Pana, Panie Premierze, to tam Pan jest zwykle powściągliwy w ocenach i skłony do kurtuazji, a Pana recenzja Morawieckiego jest druzgocąca i, i, i merytorycznie i, i etycznie pod każdym względem. No, niestety, tak wie Pan, także w oparciu o własne doświadczenia. W 2019 roku przed eurowyborami, w których kandydowałem, zostałem zaatakowany przez tę tak zwaną telewizję publiczną i przez Gazetę Polską kłamliwymi programami i publikacjami, za które już te firmy przegrały procesy. I Morawiecki całkowicie bezkrytycznie sięgnął do tych materiałów i publicznie rzucał jakieś inwektywy pod moim adresem więc pozwoliłem sobie wtedy po raz pierwszy użyć wobec niego określenia Łukasz, dlatego że było to zupełnie oczywiste. To jest człowiek nieodpowiedzialny, kompletnie nieodpowiedzialny. To jest krańcowy zupełnie karierowicz i oportunista, a jednocześnie człowiek, którego jakby ta strona etyczna, na przykład związana z robieniem interesów i tak dalej, budzi zasadnicze wątpliwości. Nie chodzi tylko o ten handel działkami i tak dalej, ale doskonale wie, że Rząd wprowadził rodzaj obligacji niezbyt powszechnie dostępnych z gwarancją wyrównania inflacji dla właścicieli tych obligacji, i pan premier, jako pewnie jeden z pierwszych w kolejce stanu, i kupił za duże pieniądze takie obligacje czyli on doskonale wiedząc, jaka jest inflacja doskonale wiedząc o planach rządu w emisji tego typu obligacji swoje interesy zabezpieczył. To jest A absolutnie... pan, pan mówi, że nawet nie jest, jeśli nie jest przestępcą, to jest amoralny, tak? Ale oczywiście, że tak. No, to jest tak niemoralne, to jest tak kompromitujące personalnie i politycznie, że aż trudno sobie wyobrazić. Ja nie znam żadnego przyzwoitego, demokratycznego kraju, w którym by tak jak w Polsce niestety, praktycznie bez echa, Przeszło tak skandaliczne zachowanie ze strony szefa rządu. Panie premierze, ocenił pan Tuska. A jak pan ocenia swoją, swoje zbyłe stronnictwo, choć w zupełnie innej formie, lewicę i właśnie trzecią drogę? Kośniaka, połownie? Proszę pana, gdy chodzi o lewicę, to no, starają się. I, I powiedziałbym, że doceniam. Ja co prawda nie zgadzam się z wieloma młodymi radykałami z lewicy. Uważam, że za mało trochę wiedzą i o gospodarce, i o społeczeństwie, o prawie, o funkcjonowaniu tego wszystkiego. Nie do końca rozumieją, że rządzenie to jest jednak poszukiwanie szerokich porozumień, szukanie kompromisów akceptowalnych dla wielu, bo się rządzi społeczeństwem o zróżnicowanych poglądach, o zróżnicowanych interesach i trzeba w tym się umieć odnaleźć. To nawiasem mówiąc, tego typu, Radykalizm z góry ogranicza szanse na jakiś większy sukces polityczny, ale starają się. I muszę powiedzieć, że zarówno Biedroń, jak i Czarzasty, jako liderzy tej nowej lewicy, dobrze działają. Biedroń tutaj w Parlamencie Europejskim robi dobrą robotę, dobrze prezentuje sprawy polskie. Czarzasty też. Czarzasty też. Jak pewnie się pan zgodzi z, z wieloma komentatorami, jego wystąpienie w czasie. Marszu Miliona Serc było znakomite, więc z tego punktu widzenia dla lewicy e, e, działa dobrze. Natomiast gdy chodzi o trzecią drogę, nie jestem do końca pewien. No, oczywiście Hołownia jest człowiekiem nieźle wypadającym, gdy chodzi o wystąpienia, przemówienia, e, ale fakt, że oni i kosiniak kamysz nie wyrazili zgody na jedną listę, e, nie jest dla mnie... E, nie jest dla mnie jakby obojętne. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie wykoleją przez to całego tego procesu prze, prze, przejęcia władzy, odsunięcia pisu od władzy. No ale to będziemy komentowali w A pan wie, czym pachnie rząd koalicyjny, choć to była koalicja dwóch ugrupowań, więc stosunkowo prosta. Czy, czy ma pan wiarę, w spójny, sprawny, Szybko, efektywnie działający rząd koalicyjny tych trzech obecnych ugrupowań opozycyjnych? No wie pan, jakby nie ma wątpliwości, że lepiej jest spróbować tego. To będzie niewątpliwie dosyć trudne. Zwłaszcza, że część tych ludzi nie ma doświadczenia w rządzeniu krajem. W związku z tym, no właśnie, ich gotowość do porozumiewania się, do pewnych. Koncesji koniecznych oczywiście w szerszym gronie. Może być niewystarczająca, ale jednak to jest jedyna sensowna alternatywa wobec rządów PIS-u. Panie premierze, jest pan w Brukseli. Czy Europa szeroko pojęta bardzo przypatruje się temu, co się dzieje w Polsce? Bardzo. Czeka z niecierpliwością? Czy jest bardzo. to kompletnie istotne w zestawieniu zderzeniami z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie? No, no, oczywiście, no, w tym tygodniu Bliski Wschód jest tematem numer jeden. Ja jestem tutaj m.in. członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Mieliśmy nadzwyczajne posiedzenie temu poświęcone, i to takie in camera, jak się tutaj mówi, czyli zamknięte, po to, że można było otwarcie o tym wszystkim mówić. Ale sprawa polska jest dla wszystkich tu bardzo interesująca. Ja jestem nieustannie o to pytany. Zarówno przez koleżanki i kolegów posłów z innych krajów, jak i innych gości. Przedwczoraj... Jak ja, ja, ja brzmią te najczęstsze pytania, które pan słyszy? Oczywiście, oczywiście co ja myślę o, o wyniku wyborów, jakie mam prognozy, bo przecież ci ludzie nie śledzą tak precyzyjnie wszystkich informacji z polskich, sondaży, opinii i tak dalej. Tutaj przedwczoraj miałem spotkanie z byłym prezydentem Ukrainy Poroszenko i ambasadorem ukraińskim. Oczywiście, pierwsze pytanie było również takie, czego się spodziewam po tych. Wyborach, dlatego że oni są również niezwykle zainteresowani tym, kto będzie Polską rządził. Jak wiadomo, no, w ostatnich tygodniach, w relacjach naszych z Ukrainą wydarzyło się sporo niedobrych rzeczy. Misują opozycji? Proszę pana, nie chcę tak tego określić, chociaż mam wyrobioną opinię na ten temat, ponieważ nie chciałbym, żeby ktokolwiek wykorzystał tego typu informacje w kampanii wyborczej. Panie premierze, czy pan był premier RP, miał przez ostatnie lata choć jedną okazję do rozmowy z, z osobą, która pełniła tę samą funkcję lata później z panią premier Szydło? Nie, nie miałem. Muszę powiedzieć, że na początku tej kadencji, e, e, no, mimo e, niezbyt pochlebnej opinii e, o różnych osobach, spisuję, Zwłaszcza eurodeputowanym, czyli posłankom, posłankom PiS-u kłaniałem się, ale poza jedną panią nigdy mi nie odpowiadały, nie odpowiadały na dzień dobry, więc przestałem i nie utrzymuję z nimi żadnych stosunków. Słyszał pan tę wypowiedź wczorajszą, panie szydło. Zamknijcie oczy, zaciśniecie zęby, głosujcie na PiS, to tylko cztery lata. <słysza> no wie pan, można byłoby to uznać za numer, prawie że kabaretowy, po, po latach chwalenia się. Jaką, jakie, wspaniałe, jakie wspaniałe są rządy pisarskie, jak wiele dobra czynią dla ludzi. Gdyby tak rzeczywiście było, to po co mieliby ci ludzie zaciskać zęby? Panie premierze, pytanie do mieszkańca Podlasia, o czym pan już wspomniał. Jak pan patrzy na. na, 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 na ja rozumiem, że, że nie chce pan wchodzić w buty ziobro i innych i dudy, którzy postanowili być recenzentami filmowymi, ale. Czy widział Pan już film Agnieszki Holland? Nie, nie widziałem. I powiem szczerze, że nie, nie, nie obejrzę, mimo że wszystkie opinie, jakie do mnie także bezpośrednio osobiście trafiają, są bardzo pozytywne. Ja po prostu już unikam rzeczy wywołujących emocje, ja, a, a, a wiem od wielu osób, że trudno te emocje powstrzymać przy oglądaniu tego filmu. A ja jednocześnie po prostu wiem, co się działo i co się dzieje na granicy. Ja mieszkam 3 km od granicy. A czy, czy da się panie premierze uniknąć tych emocji w niedzielę wieczorem? No nie, oczywiście nie. Ale mam nadzieję, że będą pozytywne. Panie premierze, co, co pana zdaniem będzie spadkiem po w sensie politycznym, mentalnym, co zostanie po tej władzy, jeśli oni przegrają w niedzielę? Wie pan. No po pierwsze. Pozostanie coś w rodzaju stajni augiasza, którą trzeba posprzątać. Potwornie zdeformowane prawo, zdeformowany wymiar sprawiedliwości, wiele instytucji państwowych upartyjnionych, nieupolitycznionych, upartyjnionych. Trzeba niestety będzie się poradzić zarówno z tą warstwą regulacyjną, norm i tak dalej, ale trzeba będzie też rozwiązać wiele trudnych kwestii personalnych. A najpoważniejszym problemem natury politycznej będzie to, w jaki sposób osiągnąć pewne wyciszenie nastrojów, pewną racjonalizację w stosunku ludzi do siebie i no, pewne, pewne pogodzenie. Ja przed naszą rozmową, jak raz czytałem tekst w CNN online. Na temat Polski, na temat podziałów. No, my to dobrze wiemy. Dla Amerykanów to może być pewne zaskoczenie na temat podziałów e, idących w poprzek rodzin. E, więc e, to jest e, jeden z najcięższych, e, największych obciążeń w e, porządach jakie zostają w polskim społeczeństwie. I ma pan jakiś pomysł, receptę polityczno-psychologiczną, jak się te, tę Polskę powinno posklejać? Poza no, może. Poza usunięciem źródła toksyn typu, typu rządzący z spisu i TVP. Proszę pana, pewne rzeczy są oczywiście konieczne. No, tego typu telewizji publicznej, jaka, jaką zrobił PiS, tolerować nie można. To jest sprzeczne z prawem, to jest sprzeczne z interesami polskimi, to jest kompromitujące dla Polski. I to le lepiej, żeby takiej telewizji w ogóle nie było, niż żeby ją tak utrzymywać. Więc to nie będzie łatwe zadanie, nie tylko w kategoriach personalnych, ale koncepcji funkcjonowania telewizji, ale na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast, co zrobić, żeby próbować jednak te, te głębokie podziały, te rowy zasypywać, zmniejszać. Z jednej strony oczywiście nie wolno kontynuować czy powtarzać retoryki pisowskiej. Nie wolno atakować ludzi inaczej myślących w tak brutalny, hamski e, sposób, jak robią to pisowcy, jak robi to Kaczyński. E, ci ludzie nie są zdrajcami, nawet jeżeli są ignorantami e, i nie rozumieją wielu rzeczy. E, natomiast trzeba po prostu sprawować władzę w sposób e, ewidentnie, oczywiście uczciwy zorientowany na interes wspólny, tak żeby ludzie to widzieli, dostrzegali i z czasem myślę, że zaczną zmieniać swoje nastawienie i także emocje będą opadały. Panie premierze, czy pan się dzisiaj bardziej boi yy, przegranej opozycji czy tego, co się może zdać w Polsce, jeśli opozycja wygra? No boję się przegranej opozycji, bo tutaj dalszy scenariusz jest dla mnie zupełnie oczywisty. Scenariusz tego do, dotyczący, tego drugiego wariantu wygranej opozycji no, jest tylko nie, negatywny, scenariusz jest tylko możliwy, ale nie jest, nie jest pewny. I mam nadzieję, że w Polsce, tak jak zresztą w różnych krajach bywało, e, służby te hierarchiczne, mundurowe, które by miały być ewentualnie wciągnięte w jakąś destrukcję, e, odmówią, nie zrobią tego. Ja przypomnę, że w 1995 roku po. Porażce Lecha Wałęsy też baliśmy się, czy, czy czasem Lech Wałęsa nie odmówi przekazania władzy Kwaśniewskiemu, ale no, mimo, że porażka była oczywiście dla niego ogromnie bolesna, uniósł się ponad swoje osobiste interesy czy emocje i emocje otoczenia i zrobił to, co należało, więc mam nadzieję, że i w tym przypadku tak będzie. Jeśli nie, będzie interweniował świat zewnętrzny, będą interweniowali także nasi partnerzy i nasi sojusznicy. Czy myśli pan, że Kaczyński charakterologicznie, mentalnie jest zdolny, żeby oddać władzę, tak jak to się robi, robi tak jak to robią politycy w zachodnich krajach po przegranych wyborach? Wie pan, e, powiedziałbym, nawet, że to jest dosyć obojętne. Jeżeli by zwycięstwo opozycji było oczywiste, ewidentne, niekwestionowane, to byłoby mu bardzo, bardzo trudno przeciwstawić się przejęciu władzy. Zwłaszcza, że to nie będzie coś, co się zdarzy w ciągu kilku godzin. Musi upłynąć parę tygodni. On z jednej strony oczywiście może próbować spiskować przeciwko przekazaniu władzy, ale z drugiej strony będzie narastała presja na to, żeby on zachował się tak, jak należy w demokratycznym państwie. A myśli pan, że pan Duda jest w stanie się tak zachować? Czy ukaże się jak zawsze wiernym lokajem Kaczyńskiego? Wie pan, no nie, nie, nie mam zbyt wiele szacunku dla pana Dudy i jego klasy, jego zrozumienia roli prezydenta, roli głowy państwa, jego odpowiedzialności, ale powtarzam, Polska nie jest sama w świecie i ja myślę, że także pan Duda otrzyma sygnały od tych sojuszników, których lekceważyć nie może, że demokracja polega na tym, że jak się przegrało wybory, to się ustępuje. Panie premierze, bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.